Przemierzając annały polskiej nauki, można wpaść także na stanowiska, gdzie są tekstylia, ale nic bardziej mylnego, nie będziemy mówili o świecie fashion, a o świecie nauki nadal, bo to ośrodki ochrony osobistej danego pracownika. Ale więcej w temacie na pewno wie nasz gość, pani Monika Kobus, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ładne. Tak, takie efektowne, tak. Widowiskowe. I kolor dobry. Dokładnie. Tutaj z naszymi kamizelkami chcieliśmy iść naprzeciw mikroklimatowi gorącemu, ale też zimnemu, żeby wspomagać pracowników w ich komforcie pracy, żeby polepszyć komfort cieplny pracowników. I tutaj u nas akurat opracowaliśmy takie dwie kamizelki, tutaj, którą mam u siebie. To jest taka kamizelka chłodząca, która ma za zadanie ochłodzić pracownika w czasie pracy. Z klimatyzacją prawie że. Tak, taka mała lodówka. Okay. I ona wykorzystuje takie ogniwa termoelektryczne, które są elastyczne. I dzięki temu dopasowują się do sylwetki pracownika. I to ma zastosowanie w takich pracach, gdzie temperatura wokół jest bardzo wysoka? Tak, 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 tak. Generalnie jeśli temperatura jest tak 35 stopni, też uzyskujemy chłodzenie. Tutaj robiliśmy badania z pracownikami na stanowiskach pracy i wskazywali, że faktycznie działa. To działa na zasadzie akumulatorów, na zasadzie energii mobilnej? Tak, mamy do tego powerbank jako zasilanie. Tutaj akurat powerbanka nie mam, ale jest do tego sterownik, którym sterujemy po prostu pracą naszej kamizelki. Czyli tych sześciu... Chłodniej i cieplej. Chłodniej i cieplej. Mhm. Niesamowite. Zastosowanie w jakiej gałęzi przemysłu najczęściej? To jest przemysł metalurgiczny czy w sytuacji drogowej? Budownictwo i sektor kolejnictwa. Rozumiem, że dopasować można to odpowiednio do danego pracownika już indywidualnie, tak aby nie krępowało jego ruchów, co dokładnie. Także zmniejszyłoby bezpieczeństwo, gdyby krępowało, prawda? Tak, dokładnie. Tutaj w tej kamizelce zaplanowaliśmy akurat rozmiary, ale także dostosowanie właśnie do sylwetki pracownika, bo tutaj efekt też jest zależny od tego, jak będzie dopasowanie do ciała, do sylwetki pracownika. A jak to się przekłada na wydajność pracownika? Bo rozumiem, że cel taki bezpośredni jest to, żeby on był bezpieczny, zdrowy i efektywny. Żeby było mu też lepiej w czasie pracy, bo w mikroklimacie gorącym jest ten problem, że im wyższa temperatura, tym po jakimś czasie będzie następować zwiększone niebezpieczeństwo dla pracownika po prostu. Żeby on się nie przegrzał, my tutaj chcieliśmy wyjść naprzeciw i stworzyć coś, co by mu pomogło w komforcie jego pracy. To kupuję, bardzo mi się to podoba. Czy można też kupić to prywatnie? Jeszcze nie. Ale jest dobry kierunek myślenia. Tak. Druga ta kamizelka, która przypadła mi bardziej do gustu ze względu fashion, czy tam fashionable, wygląda bardziej modnie. No, nie powstydzilibyśmy się, idąc takiej na ulicach, nawet korzystając z modnych sklepów. Ona, rozumiem, że też oprócz tego, że ładnie wygląda, ma swoje specyficzne zastosowanie. Tak, taka kamizelka jest przeznaczona do pracy w mikroklimacie zimnym, ponieważ wiadomo, że mimo, że jest zimno, to wykonujemy różne czynności fizyczne, które tam w pewnym stopniu podwyższają nam temperaturę. I w tej kamizelce zastosowaliśmy materiały przemiany fazowej, które pozwalają delikatnie obniżyć temperaturę ciała, żeby właśnie zwiększyć komfort pracy pracownika w czasie, kiedy wykonuje czynności. Ale też kiedy odwrócimy ją na drugą stronę, bo ona jest taka dwustronna, to zastosowany tam aerożel jakby wzmaga to, żeby to ciepło z pracownika nie ulatywało, że tak powiem w cudzysłowie, kiedy nie wykonuje on czynności fizycznych, tylko jest po prostu w stanie statycznym, kiedy stoi i bo w czasie pracy są różne sytuacje. Gwarantują mu tak zwany komfort termiczny, tak bym to nazwał. Tak. To są wszystko technologie oparte o badania pracowników, rozumiem, wpływające później na poczucie bezpieczeństwa, bo pracownik zmęczony, pracownik, który przestaje być efektywny, może stworzyć także zagrożenie dla siebie i dla innych. Tak. Dlatego tutaj ta kamizelka również wpływa na to, żeby oni czuli się dobrze w czasie pracy, tak jak powiedziałam tutaj i przy tej. To jest tak, że pracujecie i badacie przeróżne tkaniny, technologie, próbujecie zaczerpnąć z wojska, jakiś taki synkretyzm też widać. Na czym polega odkrywanie tego? Bo by się wydawało, że w tym przemyśle tekstylnym tak wiele już zrobiono. To jest bardzo różnie. Tutaj u nas w Instytucie wychodzimy od materiałów, badamy materiały, wybieramy najlepsze, które są do naszych zastosowań na podstawie badań. Później mamy model, prototyp, który badamy razem z użytkownikami końcowymi, ponieważ chcemy dotrzeć do nich, bo to jest dla nich, żeby było jak najlepsze dla nich. Dlatego staramy się na całym etapie projektowania takich nowoczesnych rozwiązań być z nimi. No dobra, w takim razie ta kamizelka już jest moja, ja pani bardzo dziękuję. Bardzo ładny kolor. Widzę, że twarzowo będzie i całkiem dobrze się będzie prezentowała. Proszę bardzo, czerwona, a z drugiej strony granatowa. Dwie różne funkcje, a człowiek szczęśliwy i termicznie zabezpieczany.